Wiedziałam, że to będzie mocna walka i że to jest tylko 9 minut, że to te dziewięć minut ja mogę umrzeć w tej klat trzeciej rundzie, już te ciosy robiły na mnie mocne wrażenie. Kurczę, ja, ja, ja nie wiem, czy ja chcę dalej walczyć. Na razie chyba sobie odpuszczę przez jakiś czas. Nie wiem, czy na stałe, ale no, wyszło to kiepsko wszystko, tam ta końcówka. A czy będziecie chcieli współpracować dalej z panem Jackiem i gdzieś tam organizować mu takie zestawienia w waszej federacji? Eee, ja bym chciała, no, ja, ja, ja jestem za. Bo jesteś na plus w końcu. Tak, jestem w końcu na plus. Może teraz czas na Sławka Peszko, i czy w tym roku ta walka z Piotrem Żyłą się odbędzie? Eee, w tym roku myślę, że tak, no. Gosia brzydzińska dla kanału Koloseum Super Ekspresu. Jesteśmy dzisiaj w gościnie u pani Włodarzowej, Lexi Chaplin. Dzień dobry. Tak jest, cześć, witam wszystkich. Pierwszy wywiad, wywiad po walce, więc oczywiście muszę Ci jeszcze raz pogratulować, bo myślę, że wielu osobom, które zwłaszcza mówiły, że jest to Miss Match z Martą Linkiewicz, e, gdzieś tam pokazałaś, co potrafisz i możesz być w pełni zadowolona z tego. Gratulacje. Dziękuję, no ja się właśnie e, cieszę, że, że jakaś tam grupa ludzi zmieniła zdanie o mnie, ja wiedziałam, że, że to nie jest mismatch i że, że, że mogę się fajnie zaprezentować, że mogę jakieś swoje umiejętności pokazać, bo w poprzednich walkach to e, trochę inaczej to wyglądało, ale no więc cieszę się bardzo, że, że chociaż jakaś część osób zmieniła zdanie. No myślę, że tak e, spróbujemy sobie przejść e, po kolei od Twojej walki poprzez e, ogólnie e, opinie na temat tej gali, no i tego, co w przyszłości. E, zaczynając od twojej walki, pierwsza runda, to wydaje mi się, że to już był taki moment, w którym ty wiedziałaś, ale postawiłaś na charakter i szłaś cały cza czas do przodu, mimo że ta twarz gdzieś tam była obijana, mimo że już w tej pierwszej rundzie byłaś na deskach. Tak, no ja pierwsza minuta pierwszej rundy, to czułam się super i, i e, miałam taką myśl. O kurde, to wcale nie będzie aż tak ciężka walka, ale potem właśnie Marta, Marta znokdownowała mnie i uświadomiłam sobie, OK, Damn, to będzie ciężkie, ale tego się też spodziewałam, więc jakby nie byłam zaskoczona tym, że w sumie nie byłam zaskoczona, że znalazłam się na deskach, bo nigdy nikt mnie nie znokdownował wcześniej na żadnych sparingach, ale po prostu wiedziałam, dobra, lecimy dalej, tyle co mam to dam, <noise> jak to się mówi. Ale chyba w twoim przypadku to było takie motywujące, bo ty po prostu złapałaś takiego bakcyla i szłaś prosto na nią. Nie zastanawiałaś się w ogóle... Tak na początku te ciosy wydawało się, że nie robiły aż takiego wrażenia, bo ty cały czas szła, szłaś do przodu w tej walce. Tak. No, pamiętam, że w trzeciej rundzie już te ciosy robiły na mnie mocne wrażenia i ja nie... Jedyne, co pamiętam w trzeciej rundzie, to jest, że... Um... Żeby, że, że... Kurde, jak to powiedzieć? Ja nie kalkulowałam, co tam się dzieje, nie patrzyłam, czy ona ma jakieś dziury, czy gdzieś mogę ją ten tylko była ta wymiana taka już ty, tymi cepami i, i pamiętam, że jej ciosy robiły, pamiętam, że ona trafiła mnie mocno w oko, w sensie ciosem i miałam tak "o kurde", ale będzie, ale będzie śliwa, e, tak się mówi, u nas się tak eee. mówiło w kościelnej, podbite oko, e, więc tak, no. Myślę, że Marta miała okazję do tego, żeby zakończyć tę walkę przed czasem, zwłaszcza te momenty takie pod siatką. Wydawałoby się, że gdzieś tam przycisnęła cię i obijała ci tą twarz mocno. No i to, że ty... Y po takich ciosach, gdzie w zasadzie w tamtym momencie się nie broniłaś, szłaś dalej, no to jest naprawdę szapoba. I też opinie po tej walce są takie, że, że to jest najlepsza walka w kobiecych frekwalitach. Ale ja też ja nie rozumiem, co ja mogłam innego zrobić, bo ja, ja nie widzę innego, co ja miałam zrobić: położyć się i, i nie, nie no, wstać. Yy, wiele sytuacji nam już pokazało, że nawet w męskich walkach jest tak, że gdzieś tam, yy, jak już się dostaną i pobijają, to już, to już ta walka nie idzie dalej. jest. Nie, nie to ja kompletnie nie brałam. Czegoś takiego pod uwagę. E, wiedziałam, że to będzie mocna walka i że to jest tylko 9 minut, że to, te dziewięć minut ja mogę umrzeć w tej klatce, ale ja no e, te 9 minut kiedyś się skończą i żeby potem nie żałować, to chciałam zrobić wszystko, co mogłam. Chociaż i tak, chociaż i tak, e, jak oglądałam walkę, to teraz ostatnio to sobie myślę, że kurde, mogłam tak zrobić, mogłam tak, ale no wyszło jak wyszło, cieszę się, że, że, że coś tam pokazałam, nie? że mam dużo dużo kopnięć ze strony dużo więcej wydaje mi się kopnięć ze strony Marty Linkiewicz też stosowała sporo tych kolan a z twojej strony dlaczego pojawiło się ich mniej bo tak głównie skupiałaś się na tej jej twarzy i oko w oko z Martą wiesz co wydawało mi się że kopnięć akurat bo ja dużo frontów rzucałam z tego co pamiętam no i też były robiły wrażenie jak już były i e, w ogóle, fun fact, ja marzyłam. O taki, taki był mój game plan w głowie, właśnie, żeby usadzić Martę frontem tutaj na splot. Już kiedyś mi się tak parę razy na sparingach udało. A, ale w walce jakoś, zamiast myśleć o tych frontach, bo, bo są jakby dwa rodzaje frontów: te takie odpychające i te właśnie takie te mocne, takie. E, tak, no i ja bardziej odpychające e, robiłam, żeby złapać dystans, ale nie wiem, wydawało mi się, że. że, że, że ja nie pamiętam w ogóle Marty kopnięć. Pamiętam, że zblokowałam jedno kopnięcie, i tutaj mam teraz e, siniaka dużego, I, ale bałam się bardzo jej kopnięć. W sensie bałam się przed walką, że ona okopie mi nogę i że nie będę mogła się, się ruszać, ale e, bardziej wrażenie robiły tej te sierpy. A słyszałaś narożnik dobrze, co oni tam do ciebie krzyczeli w trakcie walki? Bo wydawało mi się, że byłaś w takim amoku, że gdzieś tam ciężko było wyodrębnić te bodźce od nich docierające. No właśnie, ja nie, ja nie czuję, że byłam w amoku. Ja byłam tak trzeźwa w tej walce, tak jakby ogarniałam wszystko, wiedziałam wszystko, co się dzieje. E, słyszałam swój narożnik, ale też było ciężko mi zastosować ich podpowiedzi, bo. Um, bo tam się cały czas coś działo, nie cały czas, i to nie było takie, że, yy, że nie wiem, jakieś tam. Zresztą było widać w walce, no te ciosy były bardzo mocne, nie? Więc tam ciężko było czasami coś zastosować, ale próbowałam się słuchać, niektóre rzeczy tam weszły. Propo tego, że byłaś niesamowicie trzeźwa w tej walce, to jeszcze była taka sytuacja chyba w drugiej rundzie, nie wiem, e, była przerwa dłuższa to. chyba ze względu na oko. E, palce w oko tam poszły i e, mimo tego, że sędzia do ciebie podszedł, mówił coś, to ty gdzieś tam zauważyłaś po drugiej stronie aktagonu Martę rozmawiającą ze swoim narożnikiem i krzyknęłaś: Ej, ej, to było, to ja było mocne. Czemu ja tak zrobiłam? I potem oni, ten narożnik Marty się na mnie spojrzał, oni byli tacy w szoku, oni nie wiedzieli, co się dzieje. Ja sobie myślę, kurde, Lexi, to tak, wy. swojego interesu. Po tak, ale ja sobie kurde i to brzmiało trochę chamsko, i ja do nich potem mówię serduszko, a oni dalej się tak patrzyli, nie wiedzieli o co chodzi. I ja pokazuję drugie serduszko. I potem Marty Chłopak pokiwał, także okej. Okay. Więc ja nie wiem, ta walka, no ja byłam bardzo trzeźwa w tej walce. No powiem Ci, że jeżeli ty tak pilnujesz swoich interesów również w biznesie, to Cloud może być spokojna swoją przyszłość, mając taką wspólniczkę. E, no i co? Walka się zakończyła. Myślę, że e, teraz będziesz dłuższy czas zbierała bardzo dobre opinie e, po niej. E, miałaś jeszcze wyjść do ostatniej walki, walki wieczoru z Marianną Schreiber. No i gdzieś tam już padały takie słowa w oktagonie, że być może ze względu na kciuk nie będziesz w stanie, Poszłaś do lekarzy i jakie były opinie? Ja już w ogóle w pierwszej rundzie w walce z Martą czułam, że z tym kciukiem jest coś nie tak. Um, I właśnie to też świadczy o tym, że ja byłam bardzo szczerza w tej walce, bo zazwyczaj w walce nie czuć bólu, a ja w tej walce czułam ból. Ja czułam tego kciuka od razu też w, pierwszy, w przerwie między pierwszą a drugą rundzie. To ja pokazałam do trenera, że mówię, Adam, coś z kciukiem jest nie tak, chyba jest złamany. E, z tego co wiem, to on nie jest złamany, ale jest wybity czy zbity, coś takiego. No i tam na gali e, bardzo bolał. Nie mogłam go w ogóle praktycznie. Praktycznie ruszyć, więc no, um, no. Lekarz nie dopuścił do tej walki z Marianną. A tak kondycyjnie, właśnie, gdyby nie było żadnej kontuzji kciuka, to miałabyś jeszcze siłę, żeby wyjść do tej drugiej walki? Na siłę, jakbym miała pójść, to pewnie tak. No musiałabym, e, musiałabym. No... Znalazłabym e, ten tlen, e, no ale najgorzej było właśnie, i bo ja, Mariannę to bym właśnie chciała też, jakbym z nią walczyła, to też rozbijać, właśnie sierpami, różnymi takimi akcjami, a e, ból w tej ręce, no to to by trochę ograniczało to, więc e, może i dobrze, że nie wyszłam do niej. Chociaż e, ma, od razu po walce miałam takie, kurde, szkoda. E, no ale. No wola Boża, trudno. No i co dalej, jeżeli chodzi o ciebie w roli fajterki? Bo przyznam szczerze, że po walce w hotelu spotkałam się z twoim tatą i on w ogóle płakał, że nigdy nie widział swojego dziecka w takim stanie, ale w ogóle był z ciebie tak dumny, że, że naprawdę warto mieć takich bliskich przy sobie i powiedział też, że ty tak naprawdę udowodniłaś już wszystko i że jeśli byś nie walczyła, to, to też będzie okej, okay, bo to jest piękne zwieńczenie tego. Czy też ty tak to postrzegasz? Kurczę, ja... ja... Ja nie wiem, czy ja chcę dalej walczyć. Z jednej strony chciałabym zakończyć tą przygodę z wygraną na koncie, z drugiej strony faktycznie nie ma wstydu w tej walce y, z Martą. Ja muszę się zastanowić, zobaczyć też, jakie są te przeciwniczki i, i, i nie wiem, zobaczymy, ale. Ale chciałabym trochę odpocząć od treningów, bo te ostatnie dwa miesiące. Ja w ogóle do Marty krócej się przygotowałam, niż powinnam, bo zazwyczaj to się trzy miesiące przygotuję. Ja przygotowałam się dwa i miałam rok przerwy w ogóle. Um, no i chciałabym teraz też sobie przerwę zrobić od treningów i trochę się skupić na innych rzeczach, inne jakieś plany, a nie tylko dwa treningi dziennie. E, walka, walka, walka. Więc na razie, na razie chyba sobie odpuszczę przez jakiś czas. Nie wiem, czy na stałe, ale. No zobaczymy. No powiem Ci szczerze, że trenerów chyba też lepszych nie mogłabyś sobie wymarzyć, bo tak oglądając Twojego vloga, no to i przed walką, i po walce mega wsparcie z ich strony, ze strony Arbiego, ze strony Adama mhm. otrzymywałaś, więc myślę, że oni współpracę dalej chcieliby kontynuować myślisz? Um, nie, oni mówią, żebym przestała walczyć, że kobieta nie powinna się bić, no, ale, ale jakbym walczyła jeszcze, no, to tylko i wyłącznie z nimi, więc. No właśnie, a Ty się spotkałeś kiedyś z taką opinią, bo bardzo dużo mężczyzn w świecie fightów, w świecie sportu, ogólnie wypowiada się, że walki kobiet to jest przerwa na papierosa czy na toaletę, <noise> więc czy ty spotkałaś się z taką opinią i teraz właśnie możesz powiedzieć, że no nie do końca. 100%. Jak myśmy właśnie ogłosili walkę z Martą, to no, było mnóstwo komentarzy, że co to jest za main event, co to jest za mismatch, przerwa do toalety, przerwa na papierosa, nikt nie chciał tej walki oglądać, a teraz e, ludzie piszą, że najlepsza walka kobiet, że najlepsza walka na karcie, więc ja czuję dużą satysfakcję, że mogłam właśnie zmienić ich zdanie i, i pokazać się z takiej strony, nie? I, i, no, więc cieszę się. Także gratulacje raz jeszcze i myślę, że przejdziemy teraz do tematu gali ogólnie, mm -hmm. bo Pay Per View działało w większości przypadków, więc Super, tak. jakby tym razem nie musicie się tym przejmować, ale pojawiły się kontrowersje odnośnie zakończenia wcześniej transmisji, z tego względu, że były sprzeczne komunikaty. Arkadiusz Pawłowski z Oktagonu powiedział, że zakończył się czas antenowy, co jest raczej niemożliwe na prywatnej transmisji. Tak zaś Wasz rzecznik w filmie Pogali podał informację, że było to ze względu na zamieszki na trybunach. No i jak było faktycznie, czy to być może było uciszenie Jacka Morańskiego, tak jak wielu spekuluje? Wiesz co, ciężko mi się odnieść, bo ja w tej gali raczej byłam jako zawodniczka i ja w tamtym momencie, jak to się wszystko działo, to akurat przechodziłam okta obok oktagonu, bo chciałam właśnie zobaczyć walkę Jacka i, 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 um, i Najmana, i, a ta walka została tak, tak, szybko się skończyła. Ja tam stałam właśnie, żeby nagrać zejście Marcina i ty akurat przechodziłaś i było już po walce, więc no, za wiele nie zobaczyłaś. Tak, no nic nie zobaczyłam, a jeśli chodzi o samo zakończenie, to kurczę, nie wiem czemu Arek tak powiedział, na pewno... Na pewno, tak jak wszyscy wiemy, nie ma czasu Antonowego. Nie ma czegoś takiego, jak, jak urwanie, tak. tak. Sorry, mój kot tutaj szaleje. Um, czy, czy była to próba uciszenia Jacka Murańskiego? Kurczę, ja nie wiem, kto, kto znaczy wiem, kto mówił przez słuchawkę do, do arka, ale nie wydaje mi się, nie, rozumie, nie wiem, dlaczego miałoby coś takiego mieć miejsce. Ja się, ja się jeszcze dopytam. Ale no, wyszło to kiepsko wszystko tam, ta końcówka. A czy będziecie chcieli współpracować dalej z panem Jackiem i gdzieś tam organizować mu takie zestawienia w waszej federacji? Ehm, ja bym chciała, no. Ja, ja, ja jestem za. Dzisiaj... A Marcin Najman, właśnie ta walka. Co ty na to zakończenie? Bo spodziewam się, że też zawsze jest tak, że ta walka wieczoru, a w tym przypadku to była walka wieczoru, no bo ostatecznie mm, wy nie wyszłyście, ona potem decyduje o opinii o całej gali. I to, że się tak zakończyła, gdzieś tam przyniosło takie skutki. Tak, no, wielka szkoda, że właśnie ta walka się tak skończyła, bo tak jak mówisz, ta, o, ludzie, ta karta może być fajna, ale te ostatnie walki, ta ostatnia walka, mam wrażenie, że zostawia ten taki posmak po gali, nie? No i w tym przypadku ta ostatnia walka była, jaka była i zostawiła. No, średni posmak, więc ym, szkoda. Mam trochę. No, żal, może nie żalu, ale no szkoda, bo staraliśmy się przy tej karcie walki, jakby dobieraliśmy tą kartę. To też nie było łatwo i, i zestawienia były fajne, a wyszło na końcu, tam jak wyszło, nie? Cieszę się, że chociaż moja walka dobrze wyszła. No, tak, że... zdecydowanie, zdecydowanie. E, jesteś osobą, e, jedyną z zarządów Federacji, z którą mamy okazję pogali porozmawiać. Też zdradziłaś, że masz już pewne informacje. E, sprzedała się ta gala, czy sprzedała się lepiej niż poprzednie? Tak. Tak? No, A o wiele więcej? Tak, no. O, tak, jakieś widełki jakiego rzędu to była sprzedaż pay per Oj, czy to e, nie bardzo? Ja jestem tutaj nowa, więc ja może widełek nie będę podawać, Jasne. ale jest, sprzedała się lepiej niż, niż wszystkie poprzednie gale. Okej, okay, no czyli macie tą tendencję wzrostową i gdzieś tam następne gale są, stoją otworem przed wami. Tak jest, no. Następna gala już 8 czerwca w Katowicach, a, więc jestem bardzo ciekawa. Właśnie dobieramy teraz kartę a, już Część karty jest zrobiona i teraz jeszcze ostatnie szlify. Kolejna y, kwestia dookoła tej gali to y, taki wpis Marianny, gdzie y, powiedziała federacji, by zwróciła wszystkim osobom, które zakupiły. Y, pay per view z jej reflinka, pieniądze właśnie za to pay per view, wydaje ci się, że jakiego rzędu to była ilość i czy w ogóle federacja będzie coś takiego rozpatrywała, taką prośbę? Ja właśnie dzisiaj chcę się dopytać, kto ile pay per view sprzedał, um, ale jeśli chodzi o Marianny prośbę, no to wydaje mi się, że raczej nie zostanie spełniona nie wiem, pierwszy raz się spotkałam z takim, no. A Marianna została jakby z niczym po tej walce, czy gdzieś tam zarobiła na tych wszystkich sytuacjach? Zarobiła, sytuacji? zdecydowanie zarobiła, no. Okej, okay, no to to najważniejsze w takim razie. E, pojawił się jeszcze taki temat tego, jaka jest opinia Marty Linkiewicz na temat federacji. Mówi, że klaut nie dorasta do pięt Fejmowi, bo gdzieś tam ma pogląd na obie te sytuacje, no bo nie zrobili jej warkoczyków. Więc e, pytanie, kto tobie zrobił w takim razie warkoczyki? I czy będziecie się starali poprawić te rzeczy? Tak, ja powiem tak. W poprzedniej federacji, w której walczyłam w High League, też każdy zawodnik odpowiadał za swoją fryzurę sam. Wydaje mi się, że tylko w fejmie jest tak, że, że ktoś przychodzi i robi te warkoczyki wszystkim. I jest to fajne, aczkolwiek no, um, zazwyczaj no, każdy dawał radę. Każdy po prostu sobie sam to organizował i dawał radę. Rozumiem, że jak ona była przyzwyczajona, to, to pewnie było. Było dla niej dziwne, no ale tak jak mówię, wydaje mi się, że tylko fejmy tak jest. I ja postaram się zrobić tak, żeby właśnie e, może wprowadzić coś takiego, żeby faktycznie był fryzjer klautowy i, i, i robił wszystkim te fryzury e, naraz, nie? Żeby, żeby jakoś ułatwić w tym ciężkim dniu, bo, bo dzień, dzień, walki, dzień walki jest bardzo stresujący, więc chociaż może ten. Więc e, dzięki Marta za, za uwagę, postaramy się to zmienić. Świetnie. I jeszcze kwestia tego, w jednym z takich słynniejszych wywiadów w ostatnim czasie chyba u żurnalisty, wspomniałaś, że do tej pory nie, nie udało ci się zarobić na klaucie, więc czy teraz po tej gali już jako zawodniczka i włodarka włodarzowa w jednym jakby jesteś na plus w końcu. Tak, jestem w końcu na plus. No i mamy z tej, ten gratulacje w takim Dziękuję. razie. Myślę, że hmm, przejdziemy jeszcze do tematu przyszłości klauta. Jeżeli chodzi o przyszłe gale. Może właśnie ta najważniejsza walka, na którą wszyscy czekają, pani Włodasz już się zaprezentowała, to może teraz czas na Sławka Peszko i czy w tym roku ta walka z Piotrem Żyłą się odbędzie? E, w tym roku myślę, że tak, no. Tak? Tak. Ale czy to będzie ta połowa roku? Bo to w sumie zdradziłabyś, czy, czy to już następna no gala ja, ja latem? Nie, nie, nie zdradzam, ale my bardzo chcielibyśmy zobaczyć taką walkę i będziemy e, próbować do niej doprowadzić, nie? bo to by, była, mm -hmm. to by była fajna walka. A czy rozmawiacie z zawodnikami innych federacji? Bo no, nie jest tajemnicą, że teraz macie dobre relacje wszyscy. Mm -hmm. Bardzo często ostatnio na ściankach klautowych pojawia się Paweł Tyburski. Wiem mm -hmm. e, też, że macie fajne relacje ze względu na tą metamorfozę pani Gosi. Mm -hmm. e, czy on... Właśnie ostatnio miał też konflikt z Fejmem, po ostatniej gali nie został wpuszczony do Oktagonu, więc czy może tutaj trwają jakieś rozmowy i dla niego znajdziecie jakichś przeciwników u siebie? Ja z Pawłem ostatnio rozmawiałam i z tego co wiem, to on e, wyjaśnił te swoje e, sytuacje z, ze swoją federacją, swoim MMA. E, ale tak, ma, jesteśmy teraz w dobrych relacjach z wszystkimi federacjami, więc jest coś takiego jak wypożyczenie zawodników, więc e, myślę, że możemy spodziewać się naszych zawodników u nich, może jakichś właśnie ich zawodników u nas i tak, i tak to teraz wygląda. No to super. A Fagata? Czy ona wróci do OKTAGONu? Bo wiem, że już teraz macie też kontakt. Widziałam u Ciebie na vlogu, yy, zaraz po walce się widziałyście. Yy, wraca do OKTAGONu, czy nie? E, nie wiem, nie wiem. I nie było jeszcze żadnych rozmów, przynajmniej z klautem. Jeszcze nie, nie. Yy, dobra, Leksi, w takim razie dziękuję Tobie bardzo za, za to podsumowanie. Yy, myślę, że dla widzów to będzie też wyjątkowe, bo nie było takich rozmów, yy, ale jeszcze mam coś dla Ciebie od naszej redakcji, koloseum. Niestety twoje zwierzątka mi tutaj tak? przewróciły. Ale tak, nie, nie widać mnie w kadrze, to dobrze. Otóż tak. Decyzją, decyzją kanału Koloseum to była najlepsza walka wieczoru gali Cloud MMA. O kurczę. I możesz sobie tutaj przejrzeć, co tutaj masz, ale to jest te, tak na pamiątkę dla ciebie, edycja limitowana. Ale super, jeszcze jakie fajne zdjęcie powieszę sobie, naprawdę. Tak, no i masz ten cytat, który udostępniałeś. No to już worek, warto się pokazać, ale jest pod wrażeniem Aleksii, jak ona przegrywała na twardzawie, zaznaczyła pod wrótkiem, <laughs> no nie, ale super, naprawdę, super. bardzo mi miło, naprawdę, to jest pamiątka na całe życie. Tak, i jednogłośna decyzja kanału Koloseum, myślę, że nasi widzowie się z nami zgodzą. Super, dziękuję. Dzięki naprawdę. wielkie za rozmowę i gratulacje raz jeszcze. Dziękuję, dziękuję bardzo.